Halo, halo, cześć, jesteśmy na żywo. Jest z nami Grzegorz Aksamit z projektu Stawa. Grzegorz, przedstaw się na wstępie, czym się zajmujesz i czym jest Stawa? Cześć, Michał. Nazywam się Grzegorz Aksamit, jestem wiceprezesem w spółce Stawa. Zajmujemy się logistyką dowozów jedzenia dla restauracji. Tak? Jesteśmy usługą B2B, czyli dla restauratora alternatywą do zatrudniania własnych kierowców. Super, super. Powiedz proszę, czemu właśnie w startupie technologicznym, jakim wy jesteście, wybraliście model franczyzowy, co nie jest nazbyt spotykanym rozwiązaniem? Zazwyczaj startupy to są SaaSy, kojarzą się z SaaSami, z rozwiązaniami stricte technologicznymi. Rzadko mowa tutaj o franczyzie, tak? Wy poszliście totalnie innym modelem. Szczerze powiedziawszy, w Polsce nie wiem, czy są startupy, które idą takim modelem, spółki technologiczne. Ty jesteś jedyną z niewielu osób, które mi się z tym właśnie kojarzą. Powiedz, czemu akurat wybrałeś model franczyzowy w swoim startupie? Tak, no ja znam generalnie może ze dwa, może trzy inne startupy na świecie, takie stricte technologiczne, które się widuje gdzieś tam na tych crunchach i tak dalej, tak, które działają w tym modelu. I szczerze mówiąc, nie wiem do końca, dlaczego tak ten model biznesowy jest taki zaniedbany przez branżę New Tech, bo to jest model biznesowy z lekko 50, może 60-letnią historią, sprawdzony, potwierdzony i jakby bardzo skuteczny. Tak? Generalnie może nie wiem, czy wszyscy jak dobrze kojarzą, na czym ten model polega. W naszym przypadku to jest po prostu udzielanie licencji na otwieranie oddziałów firmy Stawa w kolejnych miastach, tak? Czyli zamiast zatrudniać, budować typową korporacyjną strukturę menedżerską, kierowników regionalnych, kierowników oddziałów i tak dalej, oddziałów w każdym mieście prowadzi franczyzobiorca, czyli oddzielny przedsiębiorca, tak? Kupuje od nas licencję, dostaje od nas całe wsparcie, wszystkie narzędzia, wypracowany model prowadzenia tej działalności i prowadzi sobie to na własny rachunek, ale pod naszą marką. Tak? No we franczyzie takie typowe, znane franczyzowe biznesy, które ludzie kojarzą na co dzień, to jest telepizza na przykład. Tak? W gastronomii jest w ogóle bardzo dużo franczyzowych różnych biznesów. Większość sieci to są franczyzy. No, my wybraliśmy ten model, dlatego że my jesteśmy spółką technologiczną i to, na czym chcemy się skupić, to jest rozwój tych narzędzi logistycznych, algorytmów i oprogramowania do zarządzania tym oddziałem, czyli tym, co daje no, tą przewagę konkurencyjną i efektywność oddziałom Stawa nad pozostałymi firmami tego typu albo nad własnym kierowcą, chociażby zatrudnionym w restauracji. I ten model nam się dobrze sprawdza, no bo franczyzobiorca bierze na siebie, powiedzmy, tą operacyjną część działalności, tak? Czyli rekrutację kierowców, szkolenia kierowców, zarządzanie flotą pojazdów, jakimiś awariami, tak? I sprzedaż usługi, czyli no, rozmowy z restauratorami i jakby dbanie o jakość tej usługi, kontakt z klientem. To jest odpowiedzialność franczyzobiorcy, tak? Robi to oczywiście zgodnie z wypracowaną przez nas wiedzą i instrukcjami. No, podręcznik operacyjny, który im dajemy, ma 300 kilkadziesiąt stron w tej chwili. Wow. Jest na bieżąco aktualizowany, więc to taka no, z dobrej objętości książka z tego powstała. Plus jest jakby nasze osobiste zaangażowanie i wsparcie w całym tym procesie, więc no, ma nas na telefon. My przez 3 lata prowadziliśmy własne oddziały właśnie po to, żeby tą całą wiedzę wypracować. No ale nie chcemy docelowo zarządzać oddziałami sami. Chcemy, żeby to tempo rozwoju było duże, a to nam właśnie umożliwia franczyzę. Okej, okay. A powiedz proszę Grzegorz a propos waszych planów w stosunku do Polski, być może krajów ościennych, bo wiem, że są też takie plany, są jakieś plany na wyjścia poza Polskę w dalszej perspektywie, ale przede wszystkim powiedz mi, jak wyglądać będzie 2018 u was? Jakie są plany w stosunku do tego roku bieżącego w Polsce? Tak, my zakładamy, że oddział Stawy może działać w każdym mieście, w prawie każdym mieście powyżej 50 tysięcy mieszkańców. Takich miast jest w Polsce 87.
No nie we wszystkich może ten oddział będzie ostatecznie uruchomiony, dlatego że niektóre z tych miast to są takie sypialnie dużych metropolii, tak? I tam nie ma ani restauracji za bardzo, ani klientów na dowóz. No my zakładamy, że z tych 87 miast w 50, może 60 się da taki oddział uruchomić i chcemy w perspektywie 3, max 4 lat zrobić wszystkie te miasta w Polsce. Plan na 2018 rok zakłada 10 nowych oddziałów, czyli no prawie jeden co miesiąc, tak? Jest oczywiście ten okres, jest taki okres świąteczny, gdzie tam dużo wypada dni wolnych w grudniu, gdzie zakładamy, że oddział w grudniu nie wystartuje. Jest też ten okres taki majówek i tego typu różnych świąt tam w maju, gdzie też może jeden miesiąc tam wypadnie. No ale tak poza nimi, no to zakładamy, że co miesiąc będzie startował jeden oddział i no, jeden z tych 10 już wystartował, to jest Legnica, gdzie przejęliśmy w ogóle istniejącą firmę, tak, która prowadziła działalność na własną rękę bez naszej franczyzy i zdecydowała się przejść do sieci. I jedno miasto startuje w lutym, jeszcze nie mogę jakby rzucić nazwy, no bo nie chcemy tam uprzedzać faktów, ale w lutym wystartuje kolejne miasto, to będzie drugie z tych 10 i 4 kolejne właściwie są już zaplanowane w harmonogramie, więc no jest koniec stycznia i właściwie połowa planu na 2018 rok jest już spięta, tak, podpisane umowy franczyzowe, więc no myślę, że to się uda zrobić. W przyszłym roku planujemy uruchamiać 2 oddziały miesięcznie, więc dobijemy gdzieś. No 2018 rok powinniśmy zakończyć z kilkunastoma oddziałami, 2019 już z 30 paroma, 40 oddziałami. Super, super. A powiedz mi, czy osoba, która jest waszym franczyzobiorcą, płaci jednorazową opłatę, czy wy w jakiś sposób abonamentowo, czy później w dalszej mierze jakieś opłaty uiszczacie w stosunku do swoich franczyzobiorców? Tak, franczyzobiorcy płacą opłatę wstępną przy wejściu do sieci i ona pokrywa koszty licencji na nasze rozwiązania, na oprogramowanie, które dostają. Ona pokrywa koszty jakby wyłączności, ponieważ każdy franczyzobiorca dostaje wyłączność w swoim mieście, tak? Gwarancja od nas, że nie uruchomimy drugiego oddziału z kimś innym w jego mieście, czego też nie chcemy, bo nie chcemy, żeby się sami między sobą gdzieś tam konkurencyjnie wycinali. Pokrywa ta opłata wstępna też cały pakiet szkoleń. No nasze zaangażowanie w uruchomienie nowego oddziału to jest około 10 tygodni szkoleń, pracy na miejscu w mieście franczyzobiorcy, gdzie otwieramy oddział, wspólnych wizyt w restauracjach, wizyt w innym działającym oddziale. To jest naprawdę jakby dużo osobistego zaangażowania naszego z naszej strony i to też pokrywa te koszty. No, jeżeli spędzamy czas gdzieś tam w mieście, gdzie otwieramy oddział z franczyzobiorcą, no to wiadomo, tam przejazdy, hotele, tego typu rzeczy, to wszystko się zbiera jakby w spore kwoty. Później, kiedy oddział już działa, franczyzobiorca płaci opłaty takie bieżące od zrealizowanej dostawy, tak? Mhm. Czyli my, ponieważ system informatyczny, który udostępniamy, służy właśnie przede wszystkim do rozdzielania zadań między kurierów, taki zautomatyzowany sposób, no to też wiemy, ile tych dostaw zostało zrobionych, z jakich restauracji i naliczana jest opłata, ona wynosi gdzieś tam około złotówki od dostawy, tak? Gdzie tak naprawdę im większą skalę ten oddział osiąga, tym większa jest korzyść z tego systemu informatycznego i w ogóle jakby praca z naszym systemem informatycznym odblokowuje im możliwość przeskoczenia pewnego pułapu, tak? Ta firma z Legnicy, która przeszła do naszej sieci, robiła około 100 dostaw dziennie na telefon bez żadnego systemu informatycznego i to jest pułap, którego się już nie da przeskoczyć, bo to jest 100 telefonów dziennie do odebrania przez jakiegoś dyspozytora, powiedzmy, tak? Właściciela oddziału w tym wypadku. Kilkanaście godzin pracy, 7 dni w tygodniu przy telefonie. No i już tego pułapu się przeskoczyć nie da, no już 200 telefonów w ciągu dnia się odebrać nie da, więc bo i tak już się restauratorzy odbijali o zajętą linię,
no bez jakiegoś systemu informatycznego zautomatyzowanego, to jest po prostu skala, którą ciężko przeskoczyć. Albo trzeba zatrudnić kilku dyspozytorów, tak jak kiedyś w taksówkach było, tak? I tak też część firm istniejących w Polsce i innych działa, że siedzi ktoś przy komputerze i decyduje, że to zlecenie weźmie Krzysiu, to weźmie Janek, to weźmie ktoś tam, tak? I to też uniemożliwia przeskoczenie pewnej skali, no bo przy 50 zleceniach naraz na przykład do rozdzielenia w ten sposób, no to już ten dyspozytor zaczyna tak deoptymalizować zamiast optymalizować, prawda? Okej, brzmi bardzo, bardzo interesująco, jak to opowiadasz i poruszyć tutaj sprawę softu. Powiedz mi, jak wyglądał proces powstawania waszego softu, ile on trwał i czy ten soft nadal rozwijacie przede wszystkim? To są dla mnie takie trzy parametry, które chciałbym, żebyś opowiedział. Tak, my jakby historycznie i z gruntu jesteśmy firmą informatyczną, tak? Cały zespół, który pracuje dzisiaj przy stawie, przeszedł z innego projektu, który rozwijaliśmy, tak? Więc wystartowaliśmy stawę tak naprawdę z bardzo dobrym zespołem, bardzo dobrych ludzi, co nam zdecydowanie ułatwiło też zadanie, no bo nie musieliśmy tego zespołu kompletować od zera. Natomiast zrobienie tego systemu w takiej formie, jak on jest dzisiaj, zajęło 3 lata i pochłonęło już grubo ponad 3 miliony kapitału, między innymi w wynagrodzeniach chociażby programistów, tak? Ale też w kosztach prowadzenia oddziałów, zanim się nauczyliśmy robić to po prostu w rentowny sposób. I tak jak wspominałem, mówiąc o modelu franczyzowym, my chcemy się skupić głównie na rozwoju właśnie narzędzi, tak? Więc zespół programistów jest cały czas tak samo duży, wręcz rośnie i inwestujemy mocno w rozwój tego oprogramowania. Przed nami są prawdopodobnie integracje, do zrobienia integracje z innymi systemami informatycznymi, takimi jak POS-y chociażby w restauracjach, tak? Po to, żeby restaurator korzystający z naszej usługi mógł taką dostawę wprowadzić sobie w POS-a, tak jak to robi, i nie musiał jej drugi raz wprowadzać w nasz system, tak? Dzisiaj musi to zrobić i tu osobno, wprowadzić takie zamówienie. Być może się zintegrujemy z narzędziami takimi do zamówienia online, tak? Z restauracji, gdzieś tam rozmowy też trwają. I to jest plan gdzieś tam rozwoju systemu na jakiś najbliższy okres, tak? Być może tego roku. No, tych systemów POS-owych jest naprawdę dużo, więc też to na pewno zintegrowanie się chociażby z kilkoma tymi kluczowymi zajmie trochę czasu. Okej. Dobrze. Powiedz mi, jak stawa generuje lidy i co wam się, które lidy pochodzące z jakich działań wam najbardziej, że tak powiem, żrą? Chodzi ci o lidy do usługi restauratorów? Tak. Znaczy chodzi tak o nowych franczyzobiorców. Skąd pozyskujecie lidy? Tak, dokładnie. No, tych kanałów jest kilka. Są katalogi franczyz, są jakieś AdWordsy też oczywiście. Jest trochę publikacji różnych, gdzieś tam zabiegamy o nie, żeby stawa no, w mediach się pojawiała, tak? Wydaliśmy raport o rynku dowozów jedzenia w 2017 roku, który gdzieś tam szeroko się po mediach rozszedł, więc no, dbamy o to, żeby stawa była widoczna i to przynosi też efekty swoje. Mamy landing page po prostu franczyzastawa.pl, gdzie ściągamy ruch z wielu różnych źródeł. Tam zainteresowani zostawiają kontakt do siebie i później jest cały lejek jakby no, przeciągania ich przez kolejne etapy rekrutacji, tak? Jest wstępna prekwalifikacja, gdzie no, dzwonimy do takiej osoby, sprawdzamy z jakiego jest miasta, czy dysponuje odpowiednim kapitałem, tak? No bo wystartowanie oddziału w mieście 50-tysięcznym wymaga tego kapitału jednak mniej niż wystartowanie go na przykład w Warszawie, tak, czy w Krakowie. Mm-hmm. Opowiadamy też, odpowiadamy na te wstępne różne pytania.
takiego kandydata, bo czasami ludzie się zgłaszają, jakby nie do końca jeszcze wiedzą, na czym polega to prowadzenie takiego biznesu, tak? I po takiej wstępnej prekwalifikacji jest już dalszy etap, czyli taka głębsza rozmowa, zaproszenie do oddziału, tak? I cały ten proces też trwa kilka tygodni rekrutacji. Natomiast zasilamy ten no, szczyt lekka ze wszystkich źródeł tak naprawdę możliwych. Okej. Okay. A powiedz mi proszę, co by było, gdyby zgłosił się do was człowiek z miasta poniżej 50 tysięcy mieszkańców. Powiedział, że wierzy, że jest na tyle dużo restauracji, że on mógłby działać w swoim mieście. I czy kilujecie ten pomysł, czy raczej zachęcacie go, aby spróbował działać, że to może mieć sens? Na tym etapie raczej wysyłamy go na gdzieś tam sprawdzenie rynku, tak? Jeżeli rzeczywiście, znaczy to jest łatwe do zweryfikowania, tak? Wystarczy wejść na Facebook Places, zobaczyć listę punktów gastronomicznych w tym mieście. Jeżeli nie ma jednego lokalu na 1000 mieszkańców, to znaczy, że to po prostu nie wypali, tak? I szkoda jest jakby naszego czasu i zaangażowania, tym bardziej, że tak jak wspominałem, ten harmonogram jest dosyć gęsty. Jeżeli mamy poświęcić 10 tygodni na uruchomienie ryzykownego oddziału, który się może nie udać, no to wolimy jednak ten czas poświęcić na w tym momencie przynajmniej na jedno z miast takich 100, 150, 200 tysięcy mieszkańców, które czekają wciąż na uruchomienie. Niewykluczone, że gdzieś tam spróbujemy z jakimś takim mniejszym miastem też, natomiast no, to chyba nie jest jeszcze najlepszy etap, bo to no, będziemy musieli się troszkę rozpraszać wtedy. A dużo ludzi się zgłasza z tych miast, które gdzieś tam są na liście już przez nas zweryfikowanych, które się nadają, więc no, to jest coś, na co poświęcamy teraz 100% swojego czasu. Okej, okay. Brzmi bardzo, bardzo ciekawie. A powiedz mi, powiedziałeś właśnie o swojego rodzaju guajdzie, który dajecie franczyzobiorcom. I co, jak wygląda proces nauki tego wszystkiego? Czy to jest tak, że dostaje taka franczyzobiorca dostaje guajda w momencie już podpisania? Czy nie wiem, dostaje, jak już jest, nie wiem, list intencyjny, ma się na przykład, nie wiem, zaznajomić z tym, potem wy, nie wiem, przepytujecie, jaki jest proces uczenia się, bo zakładam, że to nie jest tak, że nie wiem, ktoś ma restaurację albo inny biznes i bardzo szybko jest w stanie się przystosować do waszej franczyzy, tylko pewnie ten proces jest też jakiś, nie wiem, pewnie już macie nawet model wdrażania franczyzobiorcy. Jak to wygląda, proszę powiedz? No to jest przede wszystkim praktyka. Nie? Z tych 10 tygodni, o których wspominałem, naszego zaangażowania od podpisania umowy franczyzowej, tak, do startu oddziału, jest tylko tydzień teoretycznych takich szkoleń, tak, spędza ten kandydat, franczyzobiorca już właściwie po podpisaniu umowy w Opolu, u nas jakby w bazie, tu jest też działający oddział. I no to są szkolenia teoretyczne, tak, więc pokazujemy wszystkie elementy systemu, tłumaczymy jakby no, te podstawowe procesy, którymi będzie zarządzał w swojej firmie, czyli rekrutacja ludzi, tak, sprzedaż usługi, szkolenia kierowców i gdzieś tam zarządzanie flotą, te narzędzia wszystkie do zarządzania oddziałem, rozliczanie pieniędzy z restauracjami, tak. To narzędzie nasze dzisiaj wyewoluowało już do takiego pełnego systemu ERP do zarządzania całym oddziałem. Tak naprawdę no, ten franczyzobiorca poza kierowcami nie zatrudnia nikogo, tak, do administracyjnych spraw na przykład, bo to wszystko robi system. I pokazujemy w ciągu tego tygodnia te wszystkie narzędzia trochę hurtem, tak, jakby z góry wiedząc, że no, nie ma siły, żeby po takiej ilości wiedzy naraz ktoś to wszystko zapamiętał jakby i przyswoił, natomiast no, ma pewien przegląd wszystkiego, czym będzie dysponował i zarządzał w trakcie prowadzenia tej działalności. A później są szkolenia praktyczne, tak? Ten kandydat spędza też kilka godzin
pół dnia, powiedzmy, jako kierowca w działającym oddziale, tak, żeby wiedział przede wszystkim, no, na czym polega praca tych ludzi, których będzie zatrudniał. Jeździ z innym doświadczonym kierowcą na przykład, tak? Więc poznaje też tą działalność od strony swojego pracownika i to uważamy jest bardzo ważne, bo nie każdy ma takie doświadczenia gdzieś tam z okresu studiów, powiedzmy, dorabiania sobie w tego typu pracy, a żeby czymś zarządzać, no to trzeba to znać, prawda? Ma szkolenia praktyczne ze sprzedaży usługi, tak? I odwiedza z nami jakiegoś restauratora, poznaje jakby tą pracę z usługą Stawa od strony restauracji, poznaje te wszystkie aplikacje, tak? To jest aplikacje restauracji, aplikacje kuriera, a później jest po prostu intensywna praca z sprzedaży, tak? Mhm. Więc wraca do siebie, umawia spotkania z restauratorami, na które przyjeżdżamy już my, tak? I odbywamy je razem, tak? Czyli ktoś z nas jedzie na te spotkania i w dwójkę po prostu chodzimy, spotykamy się z restauratorami, bo jednak sprzedaż tej usługi to jest po prostu praca przedstawiciela handlowego, tak, czyli od drzwi do drzwi. Trzeba z restauratorami się po prostu spotkać, usiąść przy stoliku i rozmawiać o naszej usłudze. I takich spotkań odbywa dużo. My też później startujemy w tych restauracjach takie audyty, których celem jest no, zrobienie indywidualnych, dobrych ofert restauratorom. Mm-hmm. W kolejnym kroku ten franczyzobiorca uczy się po prostu prowadzenia tych audytów, robienia ofert, tak, rozmawiania z restauratorami, sprzedawania usługi. I kiedy zbliża się już okres tam startu oddziału, pomagamy mu zorganizować całą bazę, tak, żeby była jakby funkcjonalna. Kurierzy pobierają wyposażenie, terminale płatnicze, tak, rozliczają się z pieniędzy w sejfie, z wrzutnią w bazie, więc jakby organizacja całej bazy też jest przemyślana przez nas i pomagamy ją zorganizować. Pomagamy mu prowadzić pierwsze rozmowy rekrutacyjne, pierwsze szkolenia i też w tygodniu, kiedy startuje oddział i zaczynają być realizowane pierwsze dowozy, też jesteśmy tam na miejscu i to jest tak naprawdę taki intensywne, praktyczne szkolenie tego kandydata, tak? Okej. Brzmi bardzo interesująco. A powiedz mi o waszych planach w stosunku do zagranicy, bo kiedyś jak rozmawialiśmy, mówię, że w jakimś tam stopniu będą was interesowały inne kraje. A nawet mówiliście, że jakiś czas temu był startup o podobnym modelu działania co wy. Wasz soft, z tego co dobrze zrozumiałem, usprawnił jeszcze w stosunku do i tak dobrych ich wyników liczbę dostaw per godzina. A jak to wygląda, jak wygląda wasze podejście do globalizacji waszej franczyzy, tak? Czyli jeżeli na przykład za jakiś czas zgłosiłby się jakiś duży przedsiębiorca z Czech, Słowacji, który po prostu zasięgowo usłyszałby o was, czy to już jest czas, gdzie moglibyście wdrożyć na przykład na Czechy czy na Słowację swój soft, czy to jest raczej tak, że zbieracie po Polsce doświadczenia, nie czujecie jeszcze konieczności wychodzenia za granicę? Jak ty to widzisz? No to oczywiście jakby plan nasz taki wieloletni zakłada, jest jakby rozpisany cały wstępny harmonogram takiej ekspansji za granicę. Natomiast no to jeszcze nie jest ten etap, żebyśmy aktywnie gdzieś tam próbowali za granicę wychodzić. Trzeba po prostu się skupić najpierw na rynku w Polsce i jakby no, udowodnić, że to działa, tak? Kiedy tych oddziałów w Polsce będzie 20 parę, 30 parę może, wtedy będzie naszym zdaniem dobry moment, żeby szukać partnerów biznesowych z zagranicą, tak? Którzy na zasadzie master franczyzowej licencji zaczną rozwijać to samo, powielać ten model za granicą, tak? I takie model, takie długoterminowe modele finansowe, które pokazujemy na przykład inwestorom, uwzględniają ten potencjał zagraniczny, tak? A on jest ogromny, no bo dla porównania na przykład
takich miast jak w Polsce jest 87, to w Niemczech jest 187. Tak? Okay. No, siła nabywcza typowego konsumenta dużo wyższa. Tak? Średni rachunek jedzenia na dowóz w Niemczech jest jakieś 20% wyższy niż w Polsce, natomiast ludzie zarabiają 4 razy więcej, prawda? Więc dostępność tej usługi dla ludzi jest no, nieporównywalna i samych miast jest 3-krotnie więcej, a siła nabywcza jeszcze do tego przyłożona, no to rynek niemiecki szacujemy, że no, może być 10 razy większy niż polski. Tak? I takich państw w Europie Zachodniej plus Stany Zjednoczone plus Ameryka Południowa no, jest naprawdę dużo. Raczej nie będziemy gdzieś tam uderzać w kierunki azjatyckie i wschodnie. Może gdzieś te kraje wschodnie, takie Litwa, Łotwa, spróbujemy kiedyś zrobić, natomiast zachodnia Europa to jest to, co nas najbardziej interesuje. Azjatyckie rynki są kulturowo tak odległe i tak inne, że raczej no, nie będziemy do nich startować, przynajmniej na tym etapie. No i zobaczymy. No to jest plan za może za 3 lata, tak? Ekspansji za granicę. A kto jest w Polsce waszym konkurentem? Czy to jest pyszne.pl, Uber Eats, czy to zupełnie inny model i te usługi nie konkurują ze sobą? Nie, raczej nie. Pyszne.pl my postrzegamy bardziej jako komplementarną usługę niż jako konkurencję, dlatego że pyszne.pl rozwiązuje restauratorom ten problem popytu, tak? Wysyła im zamówienia, natomiast no, to zamówienie wciąż trzeba gdzieś dowieźć, tak? Albo mieć własnego kierowcę, albo usługę taką jak Stawa. My natomiast celowo nie wchodzimy jakby w ten element biznesu popytowy, tak? Nie wysyłamy restauracjom zamówień, zajmujemy się samą logistyką. Więc najczęściej jest tak, że zamówienia, które spływają do restauracji spyszne.pl, wieziemy my. Tak? Okay. I więc to są komplementarne usługi. Jeśli chodzi o Uber Eats, no to jest trochę inny model biznesowy, tak? Oni jakby robią jedno i drugie. Czyli wysyłają zamówienie restauracji i od razu je wiozą. Tak? Czyli jest to wasz konkurent. W pewnym sensie tak, dlatego że on potencjalnie może odbierać zamówienia, które do restauracji spływają z pyszne.pl, z Pizza Portal czy przez telefon, tak? A dzisiaj wciąż w Polsce zamówienia z ulotki przez telefon to jest 60% tego rynku. Tak? Nawet na tak rozwiniętych rynkach jak brytyjski chociażby, tak? Zamówienia przez telefon to jest 50% rynku. Także no, to jest to, gdzie tak naprawdę ten rynek jest, tak? No, Uber Eats próbuje podgryzać jakby ten rynek z dwóch stron, dając restauracji i zamówienie, i logistykę. Natomiast restauracje, które no, naprawdę poważnie podchodzą do dowozów i opierają na dowozach swój biznes, pozyskują te zamówienia ze wszystkich źródeł. Czyli mają i Uber Eats, i pyszne.pl, i Pizza Portal, i ulotki, i telefon. A Uber Eats zawiezie tylko to, co sam jakby im wyśle, tak? Więc i tak potrzebują takiej usługi i tak. No, na takich rynkach rozwiniętych jak brytyjski właśnie, gdzie nawet większy niż Uber Eats i ważniejszy jest taki startup, który się nazywa Deliveroo, no to tego typu usługi Deliveroo razem z Uber Eatsem i innymi podobnymi mają jakieś 5 do 8% całego rynku dowozów jedzenia w Wielkiej Brytanii. To jest naprawdę jeszcze malutki segment. Oczywiście obserwujemy i nasz pomysł też na początku był taki, żeby zrobić jedno i drugie, tak? Wysłać restauracji zamówienia i je zawieźć. Natomiast stwierdziliśmy, że to są 2 osobne biznesy. Ta popytowa część to jest typowy konsumencki, skierowany do konsumentów biznes, tak? Konsumencki marketing. I zupełnie inna działalność niż B2B, logistyka transportu, tak, tej ostatniej mili. I zdecydowaliśmy się no, nie robić 2 biznesów równolegle, tylko skupić się na jednym, tak? A ponieważ pyszne.pl i Pizza Portal już istniały, były duże, znane i dysponowały dużymi budżetami marketingowymi, no to nie chcieliśmy się ścigać na budżety marketingowe z
z nimi, tak? Tym bardziej, że mocniejsi się czujemy w, no, w B2B, tak? Niż w konsumenckich produktach i usługach. Okej. A powiedz mi, jak wygląda skalowalność przez na wzgląd waszej usługi. Jeżeli restaurator czy osoba, która po części otrzymuje wsparcie z waszego tytułu, waszej usługi, czy to jest coś, co poszerzy, jest w stanie zeskalować zamówienia, w sensie, czy dzięki waszemu modelowi jesteście w stanie zwiększyć restauratorom wolumen, tak, dokładnie, bo docelowo wy nie jesteście dla każdego restauratora, tylko dla waszego franczyzobiorcy i on musi spinać sobie sieć pozostałych swoich klientów, tak? Czyli ja pytam w stosunku do finalnego, końcowego konsumenta, czyli klienta waszego klienta, czy wasza usługa jest w stanie zeskalować ten proces? Znaczy to też nie jest tak, że ten franczyzobiorca chodzi po restauracjach jak popadnie, on ma, dostaje od nas no, dosyć precyzyjnie jakby zaplanowany proces sprzedaży i jeżeli go realizuje tak jak on jest przemyślany, to on jest skuteczny. Tak? My przede wszystkim chodzimy głównie po restauracjach z usługą, które już dzisiaj realizują dowozy i wożą, tak? I przychodzimy do nich z propozycją obniżenia im kosztów realizacji tej usługi, tak, czyli zaoszczędzenia im pieniędzy i jednocześnie poprawienia jakości tej usługi, czyli przede wszystkim czasów dostaw, czasów oczekiwania klientów. Tak. To też jest jedna z rzeczy, która nas odróżnia od tych usług takich w łączonym modelu B2B z B2C, tak, czyli takich jak Uber Eats, bo one głównie chodzą po restauracjach, które nie realizowały dowozów nigdy. Przychodzą do nich z no, takim value proposition, nie woziliście, tak, teraz możecie zacząć, podpisujecie jedną umowę i od następnej godziny mogą spływać zamówienia, tak, więc no, oni też, tego typu firmy lubią się chwalić jakby liczbą podpisanych restauracji, tak, że obsługują 300 restauracji w Warszawie albo 500 restauracji w jakimś tam mieście, natomiast to są głównie restauracje, które tych dowozów nie robiły wcześniej, tak. My chodzimy po restauracjach, które dzisiaj już realizują 10, 15, 50 dowozów dziennie, więc jedna podpisana restauracja zwiększa nam wolumen od razu o kilkadziesiąt dostaw dziennie. Tak? A wracając jakby do twojego pytania o to, jak ta usługa pozwala im skalować ten biznes, to są jakby dwa aspekty, trzy właściwie aspekty. Tak? Po pierwsze, ponieważ w 95% przypadków oferta, którą składamy restauratorowi, pozwala mu zaoszczędzić kilka tysięcy w miesiącu względem kosztów zatrudniania własnych kierowców, to odzyskuje kapitał, który może natychmiast zainwestować w marketing z powrotem, tak? Chociażby w reklamy na Facebooku albo w ulotkowanie miasta regularne, co zawsze się przekłada na większy wolumen dostaw. Na czym korzystamy i my, tak? No bo rozliczamy się z restauratorem od zrealizowanej dostawy. Po drugie, poprawiamy czasy oczekiwania klientów, tak? Klienci czekają krócej, ta usługa jest stabilniejsza, rzadziej się zdarzają wpadki, tak? Zimne jedzenie na przykład dowiezione, bo wozimy w podgrzewanych kufrach. No ale to zadowolenie tych klientów też przekłada się jakby na części powracających klientów, więc to jest jakby drugi element. A trzeci element jest taki, że restaurator, który opiera swoje dowozy o własnych kierowców, ma ten problem przy skalowaniu, że jeden kierowca zatrudniony w restauracji ma no, pewien jakby kap ilości dowozów, który jest w stanie w ciągu dnia zrobić. Tak? I to jest około 20 dowozów, 25 dowozów dziennie taki kierowca jest w stanie zrobić, w zależności od tego, w jak dużej strefie wożą, tak? Bo taka restauracja, która wozi po całym mieście na 8, na 10 kilometrów nawet dostawy, zrobi tym jednym, przy pomocy tego jednego kierowcy 15 dowozów, tak? Taka restauracja, która wozi wokół komina w promieniu tam 2 czy 3 kilometrów wokół restauracji, zrobi tych dowozów może 25, może 30 przy pomocy jednego kierowcy, tak? Ale później przychodzi taki moment, że taka restauracja ma średnio 25 dostaw dziennie, to znaczy, że są takie dni, kiedy ma 10 dostaw dziennie, tak? Słabsze,
i ten kierowca jakby no, kosztuje ich dalej tyle samo, więc ta dostawa jest droga. Ale są też takie dni, gdzie mają 40 dostaw, nagle spływa jednego dnia i ten jeden kierowca już nie daje rady. Tak? I wtedy właśnie się pojawiają, wtedy się pojawiają w restauracjach czasy oczekiwania typu 2-2,5 godziny na dostawę, tak? Bo mają jednego kierowcę, bardzo dużo dostaw i to jest no, trochę za mało, może te 30 parę dostaw, powiedzmy, to jest trochę za mało, żeby mieć dwóch kierowców, tak? No, ale zdecydowanie za dużo, żeby mieć jednego i te restauracje często dobijają do tego pułapu nasycenia jednego kierowcy dostawami i nigdy go nie przeskakują, dlatego że to wymaga zatrudnienia drugiego kierowcy, kupienia drugiego pojazdu, czyli no, koszty rosną razy dwa, tak? A dostaw mamy nie 25, tylko 35, tak? I zaczyna po prostu się rozjeżdżać cała kalkulacja finansowa w restauracji. To, co my im dajemy, to jest jakby no, zamieniamy im koszty stałe w koszty zmienne, czyli jak jest dostawa, no to pojawia się koszt naszej usługi, jak nie ma dostawy, nie ma kosztu i obojętnie, czy robią tych dostaw 20, 25, 30 czy 35, no to liniowo jakby rosną im koszty razem z przychodami, tak? I to pozwala im jakby przeskoczyć no, ten taki sufit jednego kierowcy, tak, czy dwóch kierowców i nie muszą już skokowo jakby zwiększać kosztów, żeby dalej rosnąć, prawda? A później gonić z przychodami za jakby podwojonymi kosztami. To te trzy aspekty sprawiają, że no zdecydowanie ułatwiamy im budowanie biznesu na dowozach. Okej, okay, a poruszyłeś bardzo ciekawy wątek, mianowicie własnych kufrów. Pamiętam, że jak rozmawialiśmy, to wy nie tylko software budujecie, ale też z tego, co dobrze zrozumiałem, też hardware, czyli te kufry są też tak. W poczęciu jakimś tam waszego autorstwa, tak. To prawda? Tak, no to jest coś, czego nie chcieliśmy robić, natomiast zostaliśmy przez rynek zmuszeni, dlatego że przetestowaliśmy wszystkie możliwe kufry do rozwożenia jedzenia dostępne na rynku i to nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. I naprawdę to jest duży problem. Tak? Nie było takich kufrów na skutery, które spełniały nasze wymagania, więc zaczęliśmy je konstruować sami. I to też wymagało no, z półtora roku pracy, prób i błędów różnych popełnionych, żeby wypracować takie rozwiązanie, które pozwala dzisiaj no, odpowiednio dużą pojemność ładunkową takiego skutera zachować, tak? co nam ułatwia logistykę. Ale jednocześnie sprawić, żeby to jedzenie dojeżdżało ciepłe i w dobrym stanie, tak? Nie rozwalone. I żeby też weszły do takiego skutera, na przykład pizzę 50, tak? To też jest jeden z aspektów, w którym wygrywamy często z konkurencją. Wszystkie te znane firmy dowożące jedzenie, startupy, wożą w podobnych plecakach, tak, takich termoizolacyjnych, do którego żadna pizza nie wejdzie, prawda? Więc samą tą decyzją wycinają sobie jakieś 50% tego rynku, tak, dowozów jedzenia, bo połowa tego rynku to jest pizza. I to są tego typu aspekty, które gdzieś tam no, na pierwszy rzut oka można ich nie zauważyć w tym biznesie, natomiast one wszystkie razem sprawiają, że to albo działa, albo nie działa. Tak. Produkujemy ten hardware sami i to jest też jedna z rzeczy, którą ten franczyzobiorca dostaje od nas i pewnie wolelibyśmy kupować gotowce z rynku, no ale takich po prostu nie ma. Okej. Bardzo ciekawe, że hardware też budujecie in-house, bo to jest naprawdę bardzo niespotkane i tak jak mówisz, że metodą prób i błędów podczas półtorarocznych testów to budowaliście, to jest naprawdę raz, że niespotykane, dwa, że należą wam się czapki z głów, bo to jest ciężkie wyzwanie, żeby o ile software programiści mogą napisać, o tyle hardware, no to już trzeba naprawdę niesamowitych skilli inżynierskich, więc tutaj... To wymagało właśnie wsparcia gdzieś tam się konstruktorami, inżynierami, bo chociażby zamontowanie tak ciężkiego kufra na skuterze, tak żeby ta konstrukcja się nie łamała, nie urywała na każdej dziurze, to nie jest prosta sprawa. Więc to jest coś, co sprzedajemy razem z całym know-howem franczyzobiorcy. Jasne. Grzegorz, powiedz mi, czego ci życzyć biznesowo w 2018 roku?
no, zrealizowania naszego planu na kilkanaście oddziałów na koniec roku. Super. W takim razie tego Ci życzę i bardzo Ci dziękuję za poświęcony dzisiaj czas. Dzięki za zaproszenie. Cześć. Na razie. Hej.